Znajduje się jednak pewna grupa organizmów, które znacznie komplikują sytuację. Są to sinice, posiadające zdolność przyswajania azotu rozpuszczonego w wodzie i w pewnych warunkach mogą się one pojawić w bardzo dużych ilościach. Właśnie tej umiejętności wiązania azotu nie posiadają inne glony i muszą mieć one dostęp do azotu w postaci rozpuszczonych w wodzie biogenu. Dla sinic dostęp do azotu jest nieograniczony, ponieważ w wodzie znajduje się on w nadmiarze. Barierą dla ich rozwoju może być niedostateczna podaż fosforu. Podsumowując, należy stwierdzić, że zmniejszenie ilości dostarczanego azotu bez jednoczesnego ograniczenia ilości fosforu będzie prawdopodobnie mało skuteczne. Oznacza to dla centralnej części Morza Bałtyckiego, że na skutek zmniejszania się ilości normalnego planktonu roślinnego wzrośnie ilość sinic, które go zastąpią. Na północy, w Morzu Bocznickim, w Zatoce Bocznickiej nie istnieje tak duże ryzyko wystąpienia rozległych braków tlenu i powstania procesów tworzenia się siarkowodoru jak na południu. Jest to uwarunkowane głównie tym, że haloklina występuje tam bardzo rzadko. Nic nie może więc tam przeszkodzić skutecznym mieszaniu się całej masy wodnej. Mimo to, przynajmniej w Morzu Bocznickim, zawartość tlenu w wodzie spadła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W głębi Bocznickiej, na wysokości prowincji Hardemanland, na początku stulecia, zawartość tlenu w wodach tlennych wynosiła około 7 ml na litr wody, podczas gdy w latach 80. ledwo przekraczała 5. W Morzu Bocznickim najczęściej panuje równowaga pomiędzy podażą azotu i fosforu, ale tak jak na południu, w ciągu ostatnich lat dopływ azotu i fosforu wzrósł, pociągając za sobą wzmożony rozwój fitoplanktonu. W północnej części Zatoki Bocznickiej warunki są nieco inne. Występuje duża nadwyżka azotu w wodzie. Wynika to stąd, że duże rzeki wprowadzają do morza znaczne ilości żelaza, które wiążąc fosfor sprawia, że jest on niedostępny dla fitoplanktonu. W północnej części Zatoki Bocznickiej, jak do tej pory, nie zauważono śladów nadmiernego użycia morza, chociaż ilość azotu w wodzie również i tam wzrosła. Morze Bałtyckie od dawna wchłaniało duże ilości trucizn różnego rodzaju. Trucizny te czasem odkładane są w posadach dębnych. Oznacza to, że stają się one stosunkowo trudno dostępne i dlatego mniej niebezpieczne dla życia w morzu. W zdrowym morzu, z dobrymi warunkami tlenowymi, na dnie tworzy się trudno przepuszczalna skorupa. Górne warstwy osadów otrzymują tlen, podczas gdy jakiś centymetr poniżej już go nie ma, nawet przy ogólnie dobrych warunkach tlenowych. Tworzy się granica pomiędzy strefami uśleniania i redukcji, która stanowi skuteczną przeszkodę w przenikaniu do wody trucizn, które już odłożyły się w osadach. Wymiarem, jak używany jest tlen w wodzie głębinowej, granica pomiędzy strefami uśleniania i redukcji przesuwa się najpierw na powierzchnię dna, a później dalej w głąb wody. Skorupa, która wcześniej chroniła osady przed przenikaniem do wody, zostaje zniszczona. Na skutek tego substancje toksyczne, które wcześniej były uwięzione w osadach dennych, powracają do obiegu i mogą ponownie być pobrane przez organizm. Mając na uwadze to, że Bałtyk przez długi czas był nasycany trującymi substancjami i metalami ciężkimi, brak tlenu przy dnie jest bardzo niepokojący, również ze względu na możliwość ich uwalniania się. Łagodna na przykład wieczna zima z roku 1989 na 90 pozwoliła na duże wylewy nowej słonej wody z Morza Północnego. To spowodowało poprawę poziomu tuż pod halokliną. Poprawa ta niestety
niestety trwała bardzo krótko. Wykorzystałem tutaj, przedstawiając ten materiał, opracowanie, co się dzieje z Morzem Bałtyckim, którego autorami jest Anders Wirtheim i Juliusz Kojnacki. Dziękuję bardzo obu autorom za to szczegółowe opracowanie. Thank you.